Witam Was w kolejnym odcinku z gry Open Ski Jumping. W dzisiejszym odcinku robimy ostatniego zawodnika naszego patoteamu, także dzisiaj taki odcinek pożegnalny, ale jeszcze zrobimy sobie jakiś puchar patoteamu, czy to na live, czy w odcinku, zobaczymy. Oczywiście dzięki za wszystkie propozycje, które składaliście w poprzednim odcinku, ale wygrywa użytkownik Igraczeklania. Jego propozycja to Harry Maguire i zgarnął 24 lajki. Lecimy! Oczywiście zaczynamy od wybrania foty Harego. Coś takiego może być, nawet mamy bez tła chyba. Tak jest, od razu fota bez tła, także mamy ułatwione zadanie. Zmienię tylko nazwę na Maguire i kopiujemy Harego do naszego folderu z zawodnikami. Przechodzimy do Open Ski Jumping, tworzymy nowego zawodnika. Harry Maguire, chyba tak się to pisze. Wiem, że on jest z Anglii, ale damy sobie kod kraju Polska, bo nie ma tutaj flagi Anglii nawet. Dajemy sobie jakieś losowe kolorki, kombinezon, góra damy sobie czerwony, dół sobie damy biały, kask taki mniej więcej jak włosy i narty, nie wiem, też sobie zrobimy czerwone. I jeszcze nasze zdjęcie maguire.png. No i mamy to. I dodajemy sobie Harego do naszego teamu. No i dzisiejsze zawody pożegnalne w Klingenthal HS140. Zaczynamy! Oczywiście sobie zacznę od zwiększenia może wiatru i belki, niech te skoki będą dłuższe troszeczkę. Belkę sobie damy tak na 18. No i zaczyna nasz nowy zawodnik Harry Maguire'a. No i zobaczymy jego skok. Miejmy nadzieję, że już od samego początku będzie to skok świetny. O kurczę, ja już przyzwyczajony do DSJ4, masakra, jak się tu dziwnie teraz skacze, ale dobrze, no nie wiem, czy to był dobry skok w tych warunkach. Jaka to była odległość? 137 metrów, mi się wydaje, że to był raczej słaby skok. A teraz Michael Jackson, no niestety, miał ten zawodnik takiego pecha, że akurat tutaj zaczynał te zawody, chociaż Michael Jackson też nie najlepiej, ale czy będzie dłuższy skok? Nie będzie dłuższego skoku i w dodatku jest upadek Michaela Jacksona. Wydało się, że nie jest skoczkiem. Teraz Wołodymyr Zełenski. Zobaczmy jego skok. Też tutaj bardzo stary zawodnik naszego patoteamu. No i będzie świetny skok. On chyba tutaj obejmie na razie prowadzenie. Mamy 138,5 metra. Tak jest, jest pierwsze miejsce. No i Sebas, nasz, nie wiem, ulubiony zawodnik kogoś to jest? Napiszcie w komentarzu. No i oczywiście propozycji już nie składamy, to jest zakończenie patoteamu w dzisiejszym odcinku. Jeszcze będzie pewnie jakiś puchar patoteamu, nie wiem czy to będzie live, nie wiem czy to będzie odcinek. A teraz Michał, zawodnik już na rozbiegu. Także dzisiaj właśnie pożegnanie patoteamu, takie jakby małe. O proszę Państwa, Michał zawodnik, cóż za skok, dlaczego to był upadek? Dlaczego on za późno wylądował? To był świetny skok, 147 metrów, ale mu się tutaj udało. Teraz Mateusz Gessler, syn Magdy. Rodzinne zawody, no i to też będzie chyba świetny skok. O, myślałem, że będzie dalej, Skok to 138 metrów, daje mu to prowadzenie o dziwo. No. I teraz wkurzony Robert Makłowicz, zobaczmy jego skok. On też tutaj już stały bywalec naszego patoteamu. No ładnie się ten skok chyba zapowiada. Będzie za zieloną linię? Chyba tak, chyba tutaj Robert obejmie prowadzenie. 141 metrów, tak jest, Robert obejmie prowadzenie. Jak on zrobił, że ma takie dobre noty? Tego nie wiem. No i kolejny zawodnik to Robert L. Robert Lewandowski. Ładne wyjście z progu. Oj, to będzie świetny skok. To będzie bardzo dobry skok, proszę Państwa. Daleko za zieloną linię. Dlaczego ta zielona linia jakoś się odsunęła skandalicznie daleko? Ale mam odległość 145,5 metra Roberta Lewandowskiego. To był naprawdę świetny skok. A kolejna jest Magda Gessler. Był Mateusz, zobaczymy co pokaże Magda. Magda tutaj na pewno dodaje jej, dodają noszenia te długie blond włosy. Kolejny zawodnik to Andrzej Duda. Czy zrobi tu jakieś cuda? Pik. No wyjście z progu chyba niezłe, ale coś tutaj strasznie niską trajektorię obrał lotu. Oj, no i upadek Andrzeja. No niestety. Kolejny zawodnik to Marcin Najman. Bardzo znana osobistość, szczególnie ze swojej niebieskiej kurtki, bo z walk to różnie tam nie powiedziałbym. No i dobry skok,
Trzecie miejsce, drugie miejsce, 143,5 metra, dobrze się to zapowiada. No i kolejny zawodnik to pan Krzysztof Stanowski. Zobaczmy jego skok pożegnalny. No dobre, czy nie pożegnalny, jeszcze druga seria, ale... No, będziecie pewnie tęsknić za tym patoteamem. Być może sobie zrobimy taki patoteam też w DSC 4, albo wrócimy do tego, jak będzie jakiś update w Open Ski Jumping, no bo... Tak naprawdę to tutaj nie ma za bardzo co robić teraz sędzia Anna Maria Wesołowska. To było chyba dobre wyjście z progu, ale coś niską trajektorię obrała w pierwszej fazie, w drugiej fazie się troszeczkę wzbiła. No i mamy skok na odległość 141,5 metra. Dosyć wyrównany dzisiaj mamy poziom. Kolejny zawodnik to Zbigniew Boniek. Zobaczmy jego skok. Czy będzie lepszy od Roberta Lewandowskiego? To się o wszystko okaże, ale chyba nie. Ile to było? 139 metrów tylko i dopiero 9 miejsce Zbigniewa Bońka. I 15 zawodnik na belce startowej to Ferdynand Kiepski z browarkiem. Oczywiście sobie skacze, dlaczego by nie? Nie ma kontroli antydopingowej, to co? Od razu można, kurczę, plastać podczas skoków. No i tak się to właśnie kończy. Upadek Ferdynanda Kiepskiego na 140 metrze. Dużo mamy upadków w tym Open Ski Jumping, niestety, ale tak to bywa, bo też nie jest do końca dopracowana ta gra, nie jest dopracowane dużo rzeczy, między innymi na przykład to lądowanie jest takie, no, sobie. No i teraz był Jaś Fasola, 140 metrów, dosyć ładny skok, daje mu to 6 miejsce, a teraz dosyć nowa też zawodniczka, można powiedzieć, Iga Świątek. Zobaczmy jej skok, no nie obraziłbym się, jakby nawet dzisiaj wygrał. O, dobrze się ten skok zapowiada, naprawdę świetna odległość będzie Igi Świątek. No było przed tą zieloną linią, ale odległość świetna, 145,5 metra, daje jej to drugie miejsce. No i teraz ostatni zawodnik pierwszej serii, Michel Moron. Zobaczmy jego skok. Mi się wydaje, że to było dobre wyjście z progu, ale bardzo tutaj nisko leci Michel Moron. Co ty robisz, Michel? Co ty zrobiłeś, chłopie? Jak tak można? No ja nie wierzę, naprawdę. Jak się tu zmieniał widok? O! Patrzcie, kurde, i se leży jak gdyby nigdy nic. Michel Moron, no ja tego chłopa nie ogarniam. Niech mu będzie! No i jakimś cudem wygrał, wykorzystał tutaj buga w grze i pierwsze miejsce Michela Morona po pierwszej serii, ale według mnie to się nie powinno liczyć. Niestety nie mam tutaj możliwości zdyskwalifikowania go. Zaczyna Michael Jackson, który w pierwszej serii skoczył najkrócej. No teraz przeciętny skok, mogło być dalej oczywiście, 135 metrów. Andrzej Duda. Kurczę, może sobie jeszcze stestuję tego buga, o teraz na przykład. Dobra. Jak już bugować to po całości? Andrzejem Dudą jeszcze. Ale czy jest wysokość? Nie! Andrzej Duda, zawsze nie muszę upaść. No trudno, akurat jego tam jakoś bardzo nie szkoda. Kolejny zawodnik, Ferdynand Kiepski z browarkiem w poprzedniej serii. Upadek, a teraz się zapowiada dobry skok. Będzie wspaniała odległość Ferdynanda Kiepskiego. Mamy 146 metrów i to uczciwie, nie jak ten Michel Moron, łobuz 1. Teraz Michał Zawodnik, bardzo ładny skok w pierwszej serii by był, gdyby nie ten upadek. Teraz też się zapowiada nieźle, dobre wyjście z progu, ładnie się tutaj położył na narty, ale niestety znowu upadek, ależ dużo upadków w tym odcinku, no cóż zrobić. Kolejny zawodnik, Seba, potem nasz nowy zawodnik, Harry Maguire. O nie, Seba za wcześnie, nie, dlaczego, dobra, wykorzystaj buga, ziomek, nie. Chyba mu się udało. Do przodu, ląduj! Co? 121,5 metra, no to niestety nie zaliczyło tego. No ale śmiesznie, śmiesznie. No i jest nasz nowy zawodnik, Harry Maguire. Bardzo dobrze, że było po to z wyciętym tłem. Od razu mi to troszkę przyspieszyło pracę. No i teraz świetne wyjście z progu. Zapowiada się bardzo dobry skok. Czy tutaj jeszcze będzie próba wykorzystać buga? Nie, dlaczego upadek? Harry... Po co ty chciałeś wykorzystać tego buga? Mogłeś normalnie wylądować i by było dobre miejsce, a tak to nie wiadomo. Teraz Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek, ładne wyjście z progu. Jest dosyć wysoko i będzie świetny skok. Daleko za zieloną linię Zbigniew Boniek obejmie tutaj na pewno prowadzenie
Tak jest, pierwsze miejsce Zbigniewa Bońka, a już na rozbiegu Wołodymyr Zeleński. Wyjście z progu, tak mi się wydaje, jakby one były jakieś słabe, ale niby w dobrym miejscu. O, tutaj częściowo wykorzystał buga, widzę. I mamy 144,5 metra Wołodymyra Załęskiego. Kolejny zawodnik Mateusz Gessler. Zobaczmy jego skok. Czy będzie też chciał tutaj wykorzystać buga? Nie, no to zależy od sytuacji w sumie. Ależ wysokość, proszę państwa, i korzystaj z buga. Nie! 147 metrów. Znowu taka wspaniała odległość i znowu mamy upadek. No dobrze, może Magda Gessler, no właśnie potrzeba 147 metrów, aby objąć prowadzenie, to jest naprawdę bardzo daleko, ale z wykorzystaniem buga może się to udać. No Magda Gessler troszeczkę tego buga wykorzystała i mamy 143 metry i pół. Także ładny skok. Kolejny zawodnik Jaś Fasola, no jest szansa Jasia Fasoli dzisiaj na zwycięstwo oczywiście, ale zobaczymy. No, wyjście z progu, tak mi się wydaje, że było dobre, ale jakoś nisko leci. Oj, będzie słaby skok Jasia Fasoli. Troszeczkę tutaj postara się tego buga wykorzystać, ale 138 metrów. To 2 metry krócej niż w pierwszej serii, no niestety. No i Anna Maria Wesołowska, to jest dobry zawodnik tutaj. Ja na nią zawsze liczę i będzie chyba świetny skok Anny Marii Wesołowskiej. Jest w okolicach zielonej linii, ile to było? 143,5 metra, myślałem, że było dalej, tak szczerze mówiąc. No i kolejny zawodnik to wkurzony Robert Makłow. Śmiesznie wygląda na tym zdjęciu, naprawdę. Zobaczmy jego skok, on też ma dzisiaj szansę wygrać. Doświadczenie już jest w Open Ski Jumping. No i będzie świetny skok Roberta Makłowicza. Jaka to była odległość? 144,5 metra, obejmuje Robert prowadzenie. Największe szanse oczywiście ma Michel Moron, który wykorzystał tutaj za bardzo buga. Ej! Nie mogłem ruszyć przez chwilę, dziwne to było. No dobra, nieważne, zobaczmy skok Marcina Najmana. Oj, tutaj mi się wydaje spóźnione wyjście z progu, ale Marcin Najman się na pewno będzie ratował bugiem. Nie no, dobry skok, nawet dobry skok był. 145 metrów i obejmuje Marcin Najman prowadzenie, także się tego nie spodziewałem. Czy Krzysztof Stanowski będzie w stanie go wyprzedzić? Tego nikt nie wie. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Już się zbliżamy do finału. Oj, Krzysztof Stanowski. Tuż za tragedia po wyjściu z progu. Wykorzystaj buga, ziomek. Nie, nie ląduj. Tutaj 133 metry. No dobra, niech będzie. Krzysztof Stanowski trochę się uratował tym skokiem. Iga Świątek. Potem Robert Legandowski. Tak jak mówiłem, nie obraziłbym się, gdyby tutaj Iga Świątek dzisiaj zwyciężyła, czemu nie? Harry Maguire niestety już prawdopodobnie nie wygra. I Iga Świątek niestety też nie wygra, ponieważ upadek, no często się zdarzają te upadki, tak jak mówiłem tutaj. I dwóch ostatnich zawodników, Robert Lewandowski i Michel Moron. Który z nich będzie w stanie wygrać? Któremu się uda ta wspaniała sztuka? Zaczyna Robert Lewandowski, niezłe wyjście z progu, troszkę problemy w pierwszej fazie lotu, ale jest wysoko, proszę państwa, Robert Lewandowski, cóż za skok. 145 metrów, pół metra bliżej niż w serii pierwszej, a teraz Michel Moron, ten łobuz tutaj, który wykorzystał buga w serii pierwszej i oszukał wszystkich. Zobaczymy, czy teraz też to będzie próbował zrobić, ale karma chyba wraca, tak mi się wydaje. Leci Michel Moron i także tutaj buga wykorzystał i chyba wygra. Jeżeli to się uda, to wygra. 152,5 metra. Masakra. Michel, co ty zrobiłeś? Dlaczego tak? No dobra, to Michel wygrywa dzisiejsze zawody. Zobaczmy sobie wyniki dzisiejszych zawodów. Także Michel Moron wygrywa. Robert Lewandowski drugi, trzeci Marcin Najman. Dalej Robert Makłowicz, Anna Marysowska, Wołodymyr Załęski, Magda Gessler, Zbigniew Bońek, Jaś Fasola, Krzysztof Stanowski, Ferdynand Kiepski, Mateusz Gessler, Iga Świątek, Harry Maguire, Sebas, Michał Zawodnik, Andrzej Duda i Michael Jackson. Także niestety tutaj nieuczciwe praktyki Michela Morona, no można powiedzieć, że przyniosły one oczekiwany skutek. A teraz oczywiście bonus, skoczymy sobie z najwyższej belki. Z największym wiatrem, odwrotnie, z najwyższym wiatrem, z największej belki. Ktoś mi tutaj ma problemy z ruszeniem, nie wiem czy to mi się myszka psuje czy co, no zobaczmy ten skok. Tak na razie normalnie, jak daleko zaleci w takich warunkach, no patrzcie jaka będzie odległość, proszę państwa, gdzie jest cień, widziałem skoczka cień. I
178 metrów, to był dobry skok. No i coś czuję, że Michaelem Jacksonem tu sobie tutaj zrobimy jakieś salto, bo... Dlaczego nie? Pożegnanie z Pato Teamem i... Dawaj, Michael, salto! Ile? 3! Triple backflip. Czy damy radę zrobić 4? Ale może do przodu łatwiej? Sam nie wiem. Wołodymyr Załański, może ty to stestujesz? Do przodu? Dobra, teraz do przodu spróbuję. Ej, co to mi się zbugowało tutaj? O nie! Dobra, do przodu jest trudniej. To jeszcze jeden skok sobie oddamy. Spróbujemy do tyłu kilka razy, ale patrzcie, tutaj tego nie powinno być, a jest. No cóż, ja poradzę. Lecimy. Najpierw nabrać wysokości i teraz leć! Leć, Sebas, 3, 4! Jest, poczwórny backflip Sebasa, dobra. 5 razy to już na mamucie chyba zrobił. W dzisiejszym odcinku wystarczy. To oficjalny koniec Pato Teamu. Jeszcze pewnie będzie jakiś puchar Pato Teamu czy coś takiego, ale już nie będziemy robić więcej zawodników, także już nie piszcie swoich propozycji. Mam nadzieję, że cała seria z tego Pato Teamu wam się podobała. Być może sobie kiedyś do tego wrócimy, być może jakąś drużynówkę sobie zrobimy, jak tutaj są. Pamiętajcie o lajkach i do usłyszenia!